Jesteśmy w trakcie kolacji w pierwszej restauracji w Polsce nagrodzonej dwoma gwiazdkami Michelin. Nazywa się ona Bottigliera 1881. Znajduje się w Krakowie na Kazimierzu. I tę drugą gwiazdkę otrzymała dosłownie kilka tygodni temu. Szefem kuchni jest tutaj Przemysław Klima. A my byliśmy tutaj 3 lata temu, kiedy Bottigliera otrzymała swoją pierwszą gwiazdkę Michelin. Co się zmieniło? Co tutaj można zjeść? Jak to jedzenie smakuje? Ile kosztuje? Na te pytania i na wiele innych dzisiaj odpowiem. Przygotujcie się na prawdziwą ucztę. Ja się nazywam Maciej i zapraszam do oglądania. Znaczek z dwoma gwiazdkami Michelin jest już tutaj przed wejściem do restauracji. Byliśmy tutaj w zasadzie od rana, przyglądając się, jak wyglądają przygotowania do dzisiejszego otwarcia. Porozmawialiśmy przy tym z Przemkiem Klimą, porozmawialiśmy też z innymi członkami zespołu. My do Bottigliera wracamy po 3 latach i nie chciałem, żeby nasz kolejny film z tego miejsca wyglądał tak samo, czyli żeby to była taka tradycyjna relacja z restauracji, tylko zamarzyłem sobie, żeby było to coś więcej. Miejsce pokazane trochę szerzej, trochę głębiej, z trochę innych perspektyw. Także będziemy nie tylko jeść, ale też będziemy rozmawiać z tutejszym zespołem. Nie będę dłużej przedłużał, bo przed nami dużo pyszności. Wchodzimy. Jesteśmy w restauracji w głównej części, w miejscu, gdzie się dzieje cała historia, cały serwis. Powiększyliśmy tą część restauracji po 3 lata wcześniej. O tą tutaj część jest ciemne płytki, czyli mamy około w tym momencie 12 stolików bodajże. Reszta jest bez zmiany praktycznie, bo kuchnia jest taka sama, jak była wcześniej. Cały serwis restauracyjny dzieje się tutaj. Tu gotujemy, tutaj wydajemy, tutaj też wychodzimy z daniami do gości. Teraz schodzimy na dół. Jak to wygląda z tej strony? Czyli mamy otoczony stół winami. Tak samo jak u góry, czy mamy ten sam serwis i z kuchni, i z kelnerów. Nie trzeba się niczego bać, jak się przychodzi do takiej restauracji, że zrobi się jakieś faux pas, weźmie się zły widelec, czy cokolwiek. Nie, to tak nie działa. Po to jesteśmy my tutaj wszyscy, żeby wam wszystko wytłumaczyć, pokazać, opowiedzieć, żeby się czuli z nami swobodnie, spędzili fajnie czas, a nie czuli się zastraszeni, że coś robi się faux pas. Faux pas się robi wszędzie, nie tylko w restauracji. Naszym zadaniem jest was poprowadzić od początku do samego końca, i żeby ten wieczór stał się czymś fajnym. Usiedliśmy, mamy na start szampana. Przyszedł moment wyboru menu. Mamy do wyboru dwa rodzaje menu. Jeden nazywa się zapoznanie, a drugie pełne doświadczenie. Jak sama nazwa wskazuje, zapoznanie jest troszkę krótszym menu, aczkolwiek ono się różni tym, że są dwa dania mniej. Także to menu jest delikatnie krótszy, bo tych dań tutaj jest kilkanaście, tak na pierwszy rzut oka. My oczywiście bierzemy pełne doświadczenie. Dodatkowo na początek można zamówić ostrygę lub kawior. I my stwierdziliśmy, że sobie weźmiemy po ostrydze, bo czemu nie? Tutaj są też oczywiście ceny podane, ale o tym na koniec. Wybraliśmy też pairing win. Tego w sumie do tej pory nigdy nie robiliśmy w restauracjach gwiazdkowych, bo ja się trochę tego zawsze obawiałem, że będzie aż za dużo bodźców. Tutaj jest świetny sommelier Michał, który fajnie, naprawdę fajnie dobiera wina. Zawsze nam doskonale dopasowywał wina nie tylko pod dania, ale też pod nasz gust. I stwierdziliśmy, że w sumie gdzie spróbować po raz pierwszy pairingu, jak nie tutaj. Są dwa pairingi do wyboru. Jeden opiera się na takich bardziej regionalnych winach, regionalnych w sensie Polska i okolice, czyli będą wina z Polski, z Węgier, Austrii czy z Niemiec, a drugi pairing wina, ten droższy, to już są wina z całego świata. Tutaj mamy ostrygę Gillardot, czyli ostrygę z wybrzeża Normandii, spotykaną także przy wybrzeżach Irlandii. Surowa ostryga skropiona tylko takim octem z szalotką. Od ostryg, od owoców może zaczynamy, już później nie będzie. Już później będą głównie polskie i małopolskie produkty, ale zacząć tak można, choć nie trzeba. Jak nie lubicie ostryg, to po prostu ich tutaj nie zamawiać. Dostałem telefon godzinę jakby przed. Rano budziłem się w poniedziałek, bo zazwyczaj w poniedziałki nie pracuję i telefon też nie odbieram od nikogo. A instynktownie odebrałem, słyszałem w telefonie po francusku, czy jestem dostępny. Powiedziałem, że jestem dostępny, czy będę za godzinę dostępny wraz z moją całą ekipą, moją drużyną. Powiedziałem, jakim po co? Czy będę, czy nie? Powiedziałem, okej, chyba będę, nie? Zadzwonię do chłopaków, czy możecie przyjść, bo chcą coś od nas, jak ktoś może, to przyjdźcie, jeśli nie, to nie ma, tam macie wolne, nie? No i na FaceTime zadzwonił do nas prezes Michelin Guide i nam obieścił tą radosną nowinę, że jesteśmy jako pierwsi w tym kraju dwugwiazdkową restauracją. No i wtedy było bam. Atom w głowie był w ogóle, słuchajcie, euforia totalna, zaskoczenie kolejny raz. No to się tak by rodzi nowe dziecko, powiedzmy, coś nowego. Mój kolega z Rutu, Bartek, mówi, że to porównuje do narodzin swojego syna, ponieważ tak bardzo nie wiedział, o co chodzi, a jak już poszło, to po prostu taka euforia, nie wiesz, co się dzieje, ponieważ tyle pracy wkładasz w to wszystko i ktoś ci mówi, że robisz to dobrze i wtedy jest po prostu pa. Pierwsza reakcja
na tym filmiku też widać, że od razu chwytam za telefon. Pierwsze co to napisałem do narzeczenia, żeby po mnie przyjechała, bo nie wsiądę do samochodu. A nie powiem, że się spodziewałem, bo tego nie można się spodziewać. To był plan od samego początku, odkąd tutaj przyszedłem, żeby rzeczywiście iść w tą stronę. Ale nie wiadomo nigdy, jak będzie. Przez te ostatnie 2-3 lata skupialiśmy się bardziej na tym, żeby rzeczywiście każdy gość wyszedł zadowolony. Nagroda przychodzi wtedy, kiedy swoją pracę wykonujesz dobrze. Wyszło na to właściwie, że tą pracę wykonujemy dobrze, ale to i tak goście oceniają, a inspektorzy są gośćmi, więc jeżeli oni są zadowoleni, to my wtedy też jesteśmy zadowoleni. Jest to na pewno mocne wyróżnienie całej pracy, którą gdzieś wszyscy tutaj wkładamy. Niektórzy w tym miejscu już od kilku lat, niektórzy nawet dłużej, niektórzy dopiero co zaczęli, natomiast pokazuje to, że praca zespołowa, którą tutaj włożyliśmy, weszła na naprawdę bardzo wysoki poziom i jesteśmy w stanie pokazać teraz światu, że ta polska gastronomia naprawdę ma się na świetnym poziomie, mimo pandemii, mimo wojny, która jest za granicą, mimo tych wszystkich zawirowań, pokazujemy po prostu swoją jakość i wartość. Także na początek wiele tych propozycji, żeby, tak jak mówiłem, zaspokoić ten pierwszy mały głód, czyli nasza amuzbusza, także nasze domowe pieczywo, chłodnik na bazie pomidorów, a także czereśni z olejem z werbeny. Również tutaj na szpikule z nabita jest czereśnia z żelem z figwy, więc najlepiej na początku zjeść owoc, a potem przebić to orzeźwiającym chłodnikiem, żeby po prostu nabrać tego orzeźwienia na początku. Pamiętam, że tutaj 3 lata temu jedliśmy coś bardzo, bardzo podobnego, tylko to było danie serwowane ciut później i to był chłodnik z pomidorów, poziomek i werbeny. Zaczynamy od tego. Kwaśna czereśnia i piekielnie dobra. Szybko popijam. Mówiłem, że to jest podobne danie, ale smakuje inaczej, całkiem inaczej. Smak tamtego chłodnika wrył mi się w pamięci już chyba na zawsze. To była taka esencja pomidora, trochę jak takie gazpacho pomidorowe, tylko że było przezroczyste. A tutaj jednak te pomidory są dość mocno zrównoważone czereśniami. Kolejna propozycja. Pośród kłosów ukryta została kaszanka z mangalicy, czyli z węgierskiej odmiany, nie hodowanej oczywiście w Polsce. Łatwo ją rozpoznać po tym, że wygląda niczym owca. Jest ona puszczasta. Tą kaszankę z mangalicy zakryliśmy w formie kuli i przykryliśmy chorizo z mangalicy, emulsją z wędzonej papryki i na górze zmieczone jest to wszystko dymką. Najlepiej zjeść to palcami na raz. Ciepła kulka. O konsystencji trochę takiej jak takoyaki, czy taka japońska kuleczka z ośmiornicą, na raz trzeba zjeść. No jest pyszne, wyraźnie czuć smak kaszanki, ale to jest najlepsza kaszanka, jaką w życiu jadłem. Tutaj to chorizo wprowadza troszeczkę delikatnej pikantności. I potem wracamy do orzeźwienia, czyli do naszego małosolnego ogórka gruntowego z pastą z pistacji i patkami nasturcji. Ogórka również możemy zjeść palcami, a możemy bardziej azjatyckim stylu za pomocą tych drewnianych szczypiec. Jest faktycznie orzeźwienie. Poczułem takie krzanowe świdrowanie. Sam ogórek świeżutki, taki orzeźwiający, ale ta pasta wprowadza naprawdę sporo zamieszania. Ja zawsze na początku tych kolacji degustacyjnych jestem taka podekscytowana, bo zastanawiam się, co będzie dalej. Z tych wszystkich tutaj amuzbusz najbardziej smakował mi ten pączek z kaszanką. To była po prostu rewelacja, eksplozja smaków, a teraz zostało nam na koniec kolejne najlepsze danie, czyli chleb. I chleb to jest też coś takiego, na co ja zawsze czekam w tego typu restauracjach czy na degustacjach, bo to jest zawsze coś pysznego. Do tego mamy masło, które wygląda również rewelacyjnie. Nie ma co się za bardzo zapychać tym chlebem, bo jeszcze dużo dań przed nami, ale chociaż gryza, chociaż troszkę trzeba spróbować, bo to są najlepsze produkty, jakie mogą tylko być. Czy bym wiedział, to bym ci powiedział. Wszystkim wokoło, ale nie mam żadnego pojęcia. Ciężkie pytanie, bo nie ma sylabusu żadnego Michelin. Można tylko patrzeć na to, co robią inni. My przez te parę lat jeździliśmy dużo do miejsc jedno, dwu, trzech gwiazdkowych. Patrzyliśmy, jakie są różnice między nimi, co robią 2 gwiazdkowe, co robią 3, czego my nie robimy. Gwiazdka Michelin dostaje się za wyjątkowe wrażenia i przede wszystkim powtarzalność tych wrażeń. Tego, że na przykład jeżeli my jesteśmy otwarci przez 5 dni w tygodniu, to przez 5 dni w tygodniu dla każdego z naszych gości serwujemy tak samą wysoką jakość, jeżeli chodzi o jedzenie, serwis, który świadczymy i wszystko, co nasza restauracja prezentuje. 2 gwiazdki to jest utrzymanie tej bardzo mocnej jednej, naprawdę przez dłuższy czas pokazanie, że to nie była kwestia przypadku, że to nie był 1-2 dobre serwisy, tylko rzeczywiście jakby robisz to cały czas. W moim przekonaniu no, kuchnia to zawsze numer 1, jeżeli chodzi o cenę. I ważne są te wszystkie wrażenia wokół, które staramy się rozbudować my jako obsługa sali, jako kucharzy, którzy też mocno uczestniczą w tym serwisie, no i wszystko, co tak naprawdę robimy dookoła. Natomiast ciężko po prostu powiedzieć, co jest za dany punkt. Można to porównać do sportu, że jeżeli w sporcie zobaczymy, jeżeli ktoś skacze najdalej, to on zwycięża. Natomiast tutaj nie ma czegoś takiego. Nie jesteśmy w stanie odhaczyć sobie konkretnych rzeczy, które trzeba wypełnić, żeby te 2 gwiazdki mieć. Na pewno nie ocenia nas to jedna osoba, tylko grono ludzi, bo nie wierzę, że jedna osoba powiedziała, na Bocheńskim będzie 2 gwiazdka. No nie, to musiało się złożyć wiele osób. Zwłaszcza, że Polska jest takim krajem, która dopiero teraz rośnie w te gwiazdki jakiegoś czasu i
Wydaje mi się, ten główny spot jest teraz dla nas, żeby było wszystko jak najlepiej. Polskie polędwice rasy Simmental. Na górze mamy polski pięciogwiazdkowy kawior Antonius. Na samej górze tatara możemy zauważyć, jeżeli Państwo uchylą wieka, nasturcję oraz smagliczkę. A przed nami znajduje się krakers z dymką oraz twarogiem. Sam tatar nie jest doprawiony klasycznie kaparami albo szalotką. Jest on na bazie dressingu z kiszonych pomidorów, żeby całość była harmonijna i żeby intensywność tatara nie zakryła nam kawioru. Tatar jest bardzo, bardzo mięsny. Kawior jest jakimś przełamaniem, aczkolwiek nie jakimś bardzo, bardzo wyrazistym. Dopiero jak przegryzie się tym krakersem, który jest w środku z takim musem z dymki, no to robi się bardziej charakternie. No i też winko tutaj świetnie pasuje. Wino może być najlepszym przyjacielem konkretnego dania, a może być też jego największym wrogiem, bo bardzo łatwo zepsuć jest danie nieodpowiednim winem, ale z drugiej strony można stworzyć pewnego rodzaju magię, dodając do tego odpowiednie wino i przenieść to danie, które jest na jeszcze wyższy level, dodać innych tak naprawdę wrażeń smakowych. Więc to może się tutaj zmienić i na tym polega ten pairing, który tutaj oferujemy, czyli dobieranie wina do dań w dwóch różnych odsłonach u nas. Także wino musi grać zawsze z kucharzem, wino musi być w tej samej idei. Także my dużo z Przemkiem bardzo rozmawiamy, dobierając te wina. Nigdy to nie jest kwestia przypadku, czasami próbujemy nawet ostatnio do jednego zdania 17 różnych win, tak żeby po prostu naprawdę było bardzo dobrze. Też jest to ekstra opowieść, bo jednak siedząc przy stole, zamawiając wino, dostajesz całą historię. To nie jest tylko płyn, który pijemy i nagle się zakręci w głowie, tylko rzeczywiście każda butelka to jest winiarz, który opowiada swoją historię. Zaraz będzie kolejne danie, do kolejnego dania będzie kolejne wino, bo teraz to będzie wyglądało tak, że do każdego kolejnego dania będzie podawany kolejny kieliszek z innym winem w środku. Pracuję tutaj od 3 lat z chłopakami. Przyszedłem zaraz po pierwszej gwiazdce. Teraz przygotowuję rybę. Jest to strąg tęczowy. Przyjeżdża do nas 2 razy w tygodniu i 2 razy w tygodniu jest przygotowywany. Proces jest trochę złożony, ponieważ sama ryba przyjeżdża do nas w filetach, już oczyszczona, ale ma na sobie kawałek brzucha oraz ości. Ja ją czyszczę, potem daję ją do solanki. Solanka na bazie soli, cukru, czerwonego, białego pieprzu. Do tego mamy ziarna kolendry, koper włoski. Ona sobie w niej leży 6 godzin. Następnie ryba jest z tego oczyszczana, gotowana sous vide w 37 stopniach. No jak sobie ostygnie, to na następny dzień ją wędzę na drzewie jabłkowym. W 50 stopniach w wędzarce, aż osiągnie 45 w środku. Z takim glazem na bazie syropu klonowego. No i ryba jest potem podawana przy stoliku, wykrojona. Ja chodzę po sali i mam ją przygotowaną, przytrymowaną już dla każdego z gości wykrojoną porcję. Serwuję ją, opowiadam, zalewam dressingiem, no i jak gdyby to jest taka ta nasza interakcja z gościem, nie? Tam wtedy też przy stole staram się właśnie opowiedzieć o tym całym procesie. No to nie jest też tak, że serwujemy i odchodzimy, tylko chcemy jak najwięcej wytłumaczyć, pokazać, a przede wszystkim wytłumaczyć, dlaczego te procesy tyle trwają, nie? Dlaczego jesteśmy tutaj od 7 rano, a nie od 16, jak niektórzy myślą, że otwieramy o 5, to że przechodzimy na 16. Czas na wędzonego pstrąga. Pstrąg wędzony przeze mnie na miejscu w naszej restauracji. Natomiast przed samym wędzeniem marynowany w czerwonym pieprzu oraz w płatkach róży. Właśnie to pod waszymi talerzami, jako nawiązanie do tego. W samym talerzu marynowana rzepa, rzepa marynowana w occie różanym. Do tego mamy żel z białej porzeczki, krwawnik oraz fioletowe kwiatki smagliczki. Teraz wzbogacimy to, co już na talerzu, o kawałek wędzonej ryby. A, zapach od razu. Moi drodzy, natomiast to jeszcze nie jest wszystko, to danie jest jeszcze niewykończone, a element wykończenia, ciężko by było mi zabrać ze sobą, ponieważ obydwie ręce mam zajęte, więc fajnie byłoby go gdzieś ukryć, więc ukryłem sobie go po prostu od początku kolacji u was na stole. W tej oto dekoracji mamy dressing. Dressing na bazie mleka z orzecha włoskiego, trawy żubrowej oraz oleju z pieczonych wodorostów. Dodawam tutaj delikatnej kremowości, ale przede wszystkim fajnie spasuje z wędzoną rybą na drzewie jabłkowym. Poleciłbym wam pokroić sobie rybę na troszkę mniejsze kawałki i w każdym kęsie mieć kawałek ryby, rzepy oraz dressing. Wtedy to doznanie smakowe będzie pełne. Właśnie w czasie takich kolacji, takich doświadczeń, ja czekam na takie momenty, jak mieliśmy przed chwilą, czyli jak właśnie się okazuje, że na przykład coś na stole jest już też elementem kolacji. Raz, że jest smak, raz, że jest wygląd, a trzy, że jeszcze w trakcie takiej kolacji mamy te elementy zaskoczenia. To sprawia, że to doświadczenie jest naprawdę jeszcze dużo, dużo lepsze. Słuchajcie, ta ryba jest naprawdę mega ciekawa. Sama w sobie jest świetna, ale najlepiej smakuje, kiedy te wszystkie dodatki, które są na talerzu, połączy się ze sobą. Zwłaszcza ten sos robi fantastyczne wrażenie.
z jednej strony trochę niweluje ten aromat wędzenia, który siłą rzeczy ta ryba ma, czyniąc to trochę bardziej delikatnym, ale z drugiej strony wprowadza też dużo własnego smaku. Ta rzepa, ona jest trochę kwaśna, więc też dodaje takiego dodatkowego wymiaru. No póki co moim zdaniem najlepsze danie. Mamy też już kolejne wino i to jest właśnie wino dopasowane do tego dania rybnego. To jest takie 70 ml wina, więc to jest trochę mniej niż jakbyśmy normalnie zamawiali wino na kieliszki. Właśnie po to, żeby podegustować, popróbować, ale też się nie opić tym winem za bardzo. Po pierwszej gwiazdce dużo mieliśmy osób, dużo mamy dalej osób, którzy mogą być potencjalnie inspektorami. Już każdy do nas teraz przychodzi, czy wcześniej nas ocenia. Może być przewodnika. Nie wylegitymowali się w ten sposób, natomiast jestem w zabawie z inspektorami, odbijam sobie tą piłeczkę od 15 lat i w moim przekonaniu oni rzeczywiście oczekują od ciebie tego, że będziesz grał z nimi w tę grę, że trochę będziesz wiedział. Można ich rozpoznać. Często jest to mężczyzna z Francji lub Wielkiej Brytanii, który przychodzi sam lub ma rezerwację na dwie osoby, przychodzi sam i pewnymi rzeczami pokazuje, że wymaga troszkę większej opieki. Po prostu ćwiczy nas w niektórych sytuacjach, na przykład celowo rzuca marynarkę, coś ze stołu, żeby zobaczyć, jak my na to reagujemy. Jest dużo pytań, natomiast to są pytania takie, na które pewnie oni muszą później sobie w formularzach odpowiedzieć, prawda, co można zamówić, w jaki sposób. Czyli sprawdzają, czy znamy ideę tego, co robimy, jaka jest idea też, do czego nawiązujemy. Oni wracają sobie do hotelu i muszą jednak później w tych swoich formularzach jednak na jakiejś podstawie oceniają, mają swój po prostu model oceny i to nie jest takie, że nagle ktoś pisze esej, prawda, tylko no jednak masz konkretne pytania, którym odpowiedzisz, więc oni te pytania muszą zadać. Natomiast oni nie bardzo chcą rozmawiać zazwyczaj, feedbacku nie dają, chyba że się rzeczywiście już ujawnią. Często pytają o inne restauracje, też już o rekomendacje, bo stąd biorą też gdzieś swoje pomysły, gdzie iść. Jesteśmy świadomi, że ci inspektorowie nie byli raz, tylko kilka lub kilkanaście razy, a wiemy to po tym, że potem na Twitterze widzieliśmy zdjęcia z konkretnego stolika i gdzieś rozczytaliśmy mniej więcej, że tego dnia byli to akurat oni, bo na przykład wchodziło takie i takie menu, które było powiedzmy sobie przez tylko tydzień, no i byliśmy w stanie z pamięci wiedzieć, który to stolik był. Zawsze jakby jeżeli mają ten pairing, też zwracają uwagę na to, czy jest to dobrane sensownie, bo główne pytania, które zadają mi inspektorzy z mojego doświadczenia, to jest dlaczego robisz to, co robisz. Nie tylko co to jest i czy znasz dobrze to wino. Nie do końca interesuje ich to, czy ono spędziło 12 czy 13 miesięcy w beczce francuskiej, amerykańskiej, czy węgierskiej, czy dębowej, czy innej. Tylko bardziej interesuje, dlaczego wybrałeś to, co wybrałeś. Też sprawdzają wiedzę całego personelu trochę na ten temat, w szczególności właśnie menadżerów czy sommelierów, bo zdarza się tak, że zamówiają szampana i wołają dwie, trzy osoby, pytają to samo, czy ten szampan jest z Polski, sprawdzając po prostu, że szampan z Polski nie jest, bo nie może być po prostu bez szampanii z Francji. Sprawdzanie karty win, robienie tam zdjęć, to jest już klasyka, ale to teraz w tych czasach ciężko to wyczuć, bo wszyscy robią zdjęcia. Dużo osób w foodie zachowuje się jak inspektorzy może, nie? Doszukują się tam, nie wiem, kolorowych sytuacji, jakichś kolorowych rzeczy. Trzeba wiedzieć komu, czemu robią zdjęcia tak naprawdę, więc to jest taka gra. No, czasami nam się wydaje, że ktoś jest inspektorem, okazuje się, że nie jest. Czasami jest inspektorem i jest. Natomiast nie ma to dla nas znaczenia. Ciężko nas zaskoczyć czymś nowym, tak więc może byli, kto to był, nie wiem. Tak mówię, dużo osób jest podejrzanych, mogę powiedzieć, ale nikt mi nie powiedział wprost, czy za pierwszym razem, czy za drugim, że jest przewodnika, pokazał mi plakietkę, tam blaszkę i powiedział, oceniam was. Nie, nie było tak. Pierogi tutaj wypełnione w środku karczochami. Natomiast na spodzie naczynia przygotowaliśmy równie ważny element tego dania, czyli sos. Sos powstał tutaj na bazie dwóch francuskich win. Jedno jest to wino Vanjoux, czyli długo dojrzewające wino z Jury z Francji, które ma aromaty takie bardzo orzechowe i właśnie one świetnie połączą się z czarną truflą, którą mamy tutaj na szczycie. Trufla pochodzi z Basilicato, z południa Włoch, także to jest świetny produkt. Drugie wino, które użyliśmy do stworzenia tego sosu, jest to Lille Blanc. Lille Blanc zostało również aromatyzowane przez cytrusy, także tutaj będzie dużo więcej świeżości i tą świeżość znajdą Państwo również na pierogach. Tam mamy cukinię z dodatkiem cytryny. Natomiast również na pierogach przygotowaliśmy tradycyjną polską wędlinę z wędzonej piersi kaczki, czyli kurwiasek. Także tutaj najlepiej pieroga spróbować zjeść na raz i właśnie połączyć z dużą ilością sosu. Te zapachy trufli tutaj się unoszą. Pachnie to wyśmienicie, naprawdę wyśmienicie. Sonia już jest to dwa pierogi i generalnie tutaj jakąś ekstazę przeżywa. To jest rewelacyjne. Ale to jest dobre. Tyle tu się dzieje. Przepyszne. No w środku mamy kapary, więc jest takie troszkę kwaśne to nadzienie. Delikatne ciasto. Po chwili pojawia się ta trufla. Charakterystyczny smak i aromat. Gdzieś ten półgęsek jeszcze się taki wyraźnie mięsny smak pojawia. Przecież to jest pyszne. Ja odrazuję kolejne, ale jeszcze te sosy z wina. Ale to jest dobre. Najlepsze danie do tej pory.
a tak samo uważamy poprzednim. Jak tak dalej pójdzie, to nie wiem, co się będzie działo przy deserze. Dużo takiej kremowości, a tutaj mamy dość kremowe wino, tym razem austriackie. Jest naprawdę super. To będzie jedno z tych dań na pewno, które zapamiętam i o którym będę pamiętać za 3 lata na przykład. Patrząc w menu się nie spodziewałam, no bo tak naprawdę menu jest takie hasłowe. Czyli w tym wypadku są to pierogi. Nie mamy za wiele pojęcia o tym, co będzie dokładnie. Trochę mogliśmy podpytać, jak było dobierane wino, wiedzieliśmy, że będą karczochy, ale ja się nie spodziewałam, że to będzie tak pyszne, że to będzie taka bomba smakowa, że do tego na górze będą trufle, a mi się gdzieś te trufle marzyły od paru dni. Po prostu jak je zobaczyłam, to się ucieszyłam, jeszcze poczułam ten zapach i do tego była ta taka pianka, to było na bazie masła, na bazie wina, rewelacja, więc ja zjadłam 2 te pierożki i odczekałam parę minut, żeby tak szybko tego dania nie skończyć, żeby jeszcze się nacieszyć tym trzecim. Przeżyłam ekscytację, z chęcią bym powiedziała, poproszę dokładkę, niestety przed nami kolejne dania, nie da się tego zrobić. Mam nadzieję, że też dalej będzie pysznie, aczkolwiek to będzie ciężko przeżyć. W fazie wymyślania dań pracujemy wszyscy razem. Jak gdyby siadamy wszyscy przy stole, bierzemy sobie kartki, wymyślamy dania i pracujemy sobie na produktach razem, robimy testy razem. Potem jesteśmy podzieleni na sekcje i sekcje są podzielone w ten sposób, że Paweł z Przemkiem ogarniają sekcję ciepłą, ja z Tomkiem ogarniam startery i sekcję całą zimną, Kacper natomiast robi desery. Nie mając zmienników, wyzbywamy się jakiejkolwiek możliwości szansy na błąd, tak? No bo jak sobie sam od początku działasz, to wiesz, na co jesteś sobie w stanie pozwolić. Tu wolne, to musisz zrobić, to możesz sobie odpuścić. Bo jednak no, praca zmianowa, na której też miałem okazję pracować, no wyzwala błędy, nie? Bo a to on jutro zrobi, a to on zrobi to tak. Faktycznie jak menu zmieniamy co 3 miesiące, no to przez 3 miesiące to wygląda cały czas tak samo. Jeżeli idziesz do stołu, jesteś osobą faktycznie, która przygotowała to danie, no to wiesz na ten temat wszystko, od najdrobniejszych szczegółów, więc jeżeli są goście tacy, którzy boją się z nami rozmawiać, no to oni nie zapytają, ale są też tacy foodies, nie? No to oni wiadomo, a to jak to, jak to. Odpowiadasz na wszystko naturalnie, niewyćwiczoną regułką, tylko faktycznie wiemy, jak to się dzieje. To jest tak, że do godziny 17 my tutaj gonimy, biegamy, żeby wszystko się wyrobić. O godzinie 17 zaczyna się spektakl, nie? My tu wychodzimy, stoimy sobie tu, ładnie się uśmiechamy, robimy sobie. I to jest tak jak gdyby nagroda za całość tą, którą robiliśmy do tej piątej, nie? Czyli ta ciężka praca. Więc dla nas nawet lepiej, jak tych gości jest więcej, jak fajnie, jak chcą z nami porozmawiać. No nie sztuka jest podejść, odbębnić coś, tylko fajnie jest sobie z tymi ludźmi nawiązać jakąś interakcję. Jest szansa 99,9%, że jestem. Chyba, że coś się wydarzy, że mnie nie ma, a tam mam jakiś wyjazd, ale też po prostu związany z gotowaniem, jednodniowy. Jestem tutaj od 10 do 24, od wtorku do soboty, tam zapraszam na rozmowy. Mamy Turbota Coffee. Byłem na Turbocie, położyliśmy młodą kapustę liściem czarnej porzeczki, a pod spodem groszek z miętą i całe danie wykończę sosem holenderskim na bazie białego miso, czyli będzie bardzo maślane, bardzo kalorycznie. Zawsze staramy się w trakcie kolacji by wam przemycić kostkę masła w różnej postaci. Dla was ten braku jeszcze go tłuszczu wam zostawię. Do zrobienia skarpety po włosku. Turbot wybitny, Małgorzata. Drugi raz jemy tutaj Turbota i dokładnie te słowa, cytat z komedii Listy do M, powiedziała Sonia, kiedy jedliśmy tutaj Turbota, ale był to całkiem inny Turbot. Tutaj jest Turbot konfitowany, do tego groszek, do tego liście porzeczki, trochę mięty, liście młodej kapusty i bardzo maślany sos ze szczypiorkiem. Sos, który wszystkie te smaki znakomicie podbija, który sprawia, że to wszystko się pięknie łączy, ale też ta bardzo delikatna ryba nabiera charakteru. Świetne danie. Myślę, że pierogi wciąż są wyżej, ale ten Turbot byłby na drugim, może na trzecim miejscu. Generalnie poziom mega, mega wysoki. No i też ja się cieszę, że wzięliśmy ten pairing win, bo jest niesamowity. Tutaj polskie wino z Krosna, świetnie pasujące do tej ryby. Zmieniamy 2-3 razy w tym momencie. Zależy też od składniku, ponieważ teraz to, co się dzieje w przyrodzie, jesień z wiosną, zima, wszystko się myli teraz. Teraz musimy być bardziej elastyczni. Tak więc jak przychodzi sezon na produkt, który jest 3 tygodnie, to na 3 tygodnie wkładamy po prostu poszczególny produkt, powiedzmy jakąś tam, nie wiem, szparagi powiedzmy, czy fasolkę szparagową, czy maliny, czy inne rzeczy. I cały czas to menu się zmienia w tym momencie, cały rok. Zima to w ogóle jest, w Polsce jest koniec powiedzmy wszystkiego. Zostają nam pikle, mięso i warzywa okopowe. No tu musimy się całkowicie odciąć, bo nie mamy tego, tak więc w okresie wiosenno-letnim dużo robimy przetworów, pikli, jakichś tam wakowanych rzeczy, soków, żeby to wszystko użyć w tym okresie zimowym, tym styczniowym, kiedy jest pustka i Sahara wszędzie. A ja mam ideologię, że nie będę ściągał truskawek z Grecji, czy tam z Maroko, bo to nie mój cel w ogóle jest, więc wolę użyć truskawek tych samych, tylko
powiedzmy ze słoików, które tam robimy, to ma wtedy jakiś sens i to jest według mojego przekonania, mojego serca prawidłowe. Kolejne danie, tutaj danie opierające się na skarbach naszych polskich lasów, ponieważ mamy tutaj dwa rodzaje grzybów, a dokładnie są to dwa rodzaje kurek, te klasyczne, złote, o bardzo delikatnym, przyjemnym smaku oraz bardzo przyjemnej teksturze, a kolejne są to czarne kurki, te już mają tutaj zdecydowanie więcej aromatów grzybowych, natomiast całe danie tutaj skonstruowaliśmy w formie, można powiedzieć, takiego gulaszu, a z poiwem tego dania będzie bardzo odświeżająca emulsja z rokitnika, także ona dostarczy nam tutaj dużo kwasowości, a zarazem dużo witamin. Natomiast na górze to danie zostało zwieńczone bardzo delikatnym, lekko słonym kawiorem ze śledzia. Pachnie grzybowo przede wszystkim. Zobaczmy, jak to smakuje, bo jednak rokitnik to mi się kojarzy z jakimś dżemem, niekoniecznie z grzybami. Ale bomba. To jest taka bomba umami. Ten grzybowy, kurkowy smak jest tutaj smakiem przewodnim. Rokitnik jest gdzieś w tle. Generalnie rokitnik zazwyczaj jest coś takim intensywnym smakiem, a tutaj na pewno nie przewodzi, aczkolwiek gdzieś ten taki pomarańczowo-ananasowy posmaczek się pojawia. Świetna przystawka, kolejno znakomita. Pamiętam, że tutaj byliśmy 3 lata temu, to też zachwycałem się każdym daniem, ale specjalnie przed przyjściem tutaj obejrzałem nasz film sprzed 3 lat, żeby zobaczyć, co tam jedliśmy i też konfrontowałem to ze swoimi wspomnieniami i mam wrażenie, że faktycznie widać ten przeskok z jednej do dwóch gwiazdek pod kątem smaku. Ja to traktujemy restaurację, naszą restaurację jako dom. Ja to czuję się jak w domu i chcę, żeby goście czuli się tak w domu, bo na tym najbardziej mi zależy, na tej atmosferze dobrej. Nie takim typowym, ciężkim, powiedzmy, fine diningu, kiedy czujesz się skrępowany i nie wiesz, jak się zachować. Naszą rolą jest przeprowadzenie przez tą kolację 3-godzinną, żebyście wyszli zadowoleni i powiedzieli, ok, fajnie było, warto było. I to jest najfajniejsze, cały tip. Często do nas ludzie wracają, goście wracają. Ostatnio mieliśmy 3 stoły z Szwecja, Dania i Hiszpania, którzy u nas byli już 3-krotnie. Czyli jak wracają ludzie spoza Polski do nas, no to jest super uczucie. To jest budujące i motywujące na dalszą pracę. Przez tyle lat zdarzyły mi się dwie sytuacje, kto powiedział, że był głodny. 15 dań, jak zjesz, to chyba musi być, nie wiem, kto, żeby nie daje się. Delikatne, soczyste mięso. Combe, czyli ta tylnia część. Sarny, dokładnie kozła, czyli samca. U nas dziczyzna zawsze odgrywa tą ważną rolę. Dzięki temu, że Przemek jest w kole, jest myśliwym, mamy to możliwość, żeby tą dziczyznę mieć, a ona w Polsce jest naprawdę świetnej jakości. My ją posypaliśmy tutaj orzechami. Ona wysparzona jest na poziom rare. To jest jedyny możliwy sposób, żeby smażyć tego rodzaju dziczyznę, bo jest bardzo delikatne mięso. Im dłużej smażymy, tym bardziej ją zabijamy. W przypadku wołowiny, natomiast tutaj nie ma półśrodków, bo im dłużej, staje się ta konsystencja bardziej w kierunku podrobów. Jakbyśmy chcieli podroby, to byśmy zamawiali podroby. Obok poodwędzana, blanszowana fasolka szparagowa, spiresse, selera, a także szanu z emulsją sfermentowanego czosnku. Natomiast to, co tak pachniało, to jest właśnie sos. Intensywny, długo gotowany, długo redukowany sos mięsny, robiony starą szkołą, ale stara szkoła w tym przypadku to jedyna szkoła. Na przygotowanie tego sosu potrzebujemy około 48 godzin. Zapach bierze się z tego, że na koniec do procesu dodajemy również tutaj palone masło. I to, co czujecie, to jest właśnie masło. Natomiast jak zauważyliście, sosu jest dosyć dużo. Wiadomo, fajnie by było wylizać ten talerz, ale nie zawsze się czujemy tacy po prostu na to gotowi robić to w restauracji. Dlatego idziemy naprzód i przysyłamy dla Was moskole. Moskole, czyli tradycyjne podhalańskie placki z ziemniaków, ugotowanych ziemniaków, robione beztłuszczowo. Każdy jak chce to w Zakopanem znajdzie. My zrobiliśmy je z fermentowanych ziemniaków, więc one nam przyjemnie urosły, są bardziej puszyste, niczym gąbka są w stanie chłonąć ten sos, więc we włoskim stylu możemy sobie je maczać, kroić, łączyć. Ważne, żeby jak najwięcej sosu i moskola zniknęło. Jesteśmy tutaj oboje w ekstazie. Mięsko naprawdę fantastyczne, posypane orzechami różnymi, ale to, co jest fantastyczne w tym daniu, to sos. Bardzo intensywny, bardzo mięsny, słony, słodki, umamiczny jednocześnie, taki kleisty trochę, świetnie pasujący do mięsa. Jak widzicie, bardzo mocno to mięso w tym sosie obtacza. To jest naprawdę coś pięknego. Najlepsze danie chyba dzisiaj. Te pierogi fantastyczne, ryby, pierwsza klasa, ale to danie przebija wszystko. No i pyszna rzecz, moskole, takie wyrośnięte. Patrzcie, jak tutaj dzieje się życia cud. Niech ten sos zostanie wchłonięty przez moskole. No i taki piękny placek pozostaje zjeść. A do tego dobre polskie wino. Piękne zwieńczenie wytrawnej części
tego posiłku. Zainteresowanie mieliśmy dosyć duże, jak już mieliśmy jedną gwiazdkę, tak naprawdę 90% otwartych terminów mieliśmy zajętych, natomiast ta druga gwiazdka sprawiła to, że procent, jeżeli chodzi o zajęcie naszej restauracji, jest to 100%. Cały czas oczywiście mamy mnóstwo maili i telefonów od gości, którzy dzwonią odnośnie stolików, natomiast to są odległe terminy. Ci, którzy przychodzą, obecnie są to jeszcze gości, którzy zazwyczaj rezerwowali swój stolik do restauracji jednogwiazdkowej. Wymagają na pewno nas więcej, ale też troszkę bardziej cieszą się z tego, gdzie są, z kim są i widzą, że te wrażenia są warte ceny, czasu, poświęcenia tak naprawdę dla nas tych 3 godzin, no i dużo wcześniejszej wykonanej rezerwacji. Nasz system rezerwacji jest otwarty na 90 dni do przodu. Tak jak mówiłem, na wszystkie te dni jesteśmy w pełni zarezerwowani, natomiast oczywiście, jeżeli zależy nam na konkretnej dacie, możemy zapisać się na listę gości oczekujących. Wtedy oczywiście, jeżeli jakaś rezerwacja na dany dzień się odwołuje, my do tych gości dzwonimy, tak żeby po prostu mieć tutaj restaurację pełną gości, żeby jak najwięcej tak naprawdę naszych gości móc tutaj u nas przyjąć. Oczywiście z każdym dniem po północy w naszym systemie rezerwacji pojawiają się kolejne terminy, więc po prostu codziennie po północy można sprawdzać, takie terminy się pojawiają, no i kto pierwszy, ten lepszy, ten stolik ma. Mamy tak naprawdę tylko niewielkie dwie butelki na cały sezon, także niemożliwość skupienia tutaj nie istnieje. Obecnie jest to połączenie jeżyny, bergamotki, a także limonki. Świetnie orzeźwia, zwłaszcza, że pamiętamy, że to obliczyzne, cały czas jest w naszych sercach, no ale przyjemnie zrobić już miejsca na te desery. Natomiast najlepsza informacja jest taka, desery idą prosto do serca, a nie do żołądka, więc nie trzeba robić tutaj przestrzeni. Chwilka przerwy, jeżeli chodzi o selekcję win. Ona oczywiście wróci do głównego deseru, na tą chwilę potrzebujemy więcej orzeźwienia. Sorbet, dokładnie sorbet z zielonego jabłka i szczawiu. Także nie zupa szczawiowa, a sorbet szczawiowy. Naokoło granita zrobiona z cydru jabłkowego. Biała część na górze topiona z jałowca, z owoców jałowca, takie ginowe troszeczkę aromaty. Świeże liście szczawiu i kwiaty werbeny na samej górze. I tutaj ta nasza słodka niespodzianka, sekretna broń. Konfitura z niedojrzałego zielonego agresu. Takiego bardzo kwaśnego. Konfitura z kawałkami owoców, bardzo orzeźwiająca, bardzo kwaśna. Pierwszy deser, a w zasadzie taki predeser. Smaki takie kwaśno-słodkie, przede wszystkim kwaśne. Przeczyszczające kubki smakowe, bo kolejny deser ma być czymś zupełnie innym, ale to jest pyszne. Lubię agres generalnie, lubię. Zapomina się o agresie, a ja pamiętam, to jest w sumie smak dzieciństwa mój. U babci na działce i na działce, którą my mieliśmy, my, w sensie moi rodzice, też los agrest. Nie smakował mi wtedy, ale kojarzyłem ten smak. Taki świeżo zerwany, nie. Ale już przetwory z agrestu, jakaś galaretka z agrestu, to było smaczne. Kuchnia, którą tu robimy, to jest kuchnia naszego dzieciństwa. Wszystkie rzeczy, które tutaj przyrządzamy, które znajdujemy, to jest Małopolska oraz to, na czym się wychowaliśmy. Tak więc tak, teraz mamy lato, to mamy agres mój ulubiony, białą porzeczkę, dziczyznę tutaj z regionu i tak dalej, i tak dalej. Także bazujemy na tym, co jest wokół nas i to, co nam smakuje, a nie tylko, co nam wygląda. Bo doskonale wiemy, że w tych czasach Instagrama i różnych dziwnych social mediów liczą się zdjęcia i wycinanki kartonowe z jedzenia. A ja wolę mieć jednak ten smak przede wszystkim, realny produkt, a później resztę. Ja się wołem na zupie szczawiowej, na jabłkach z ogrodu, na właśnie na porzeczkach, na takim przydomowym ogródku i to mi tak utkwiło pamięci, że teraz widzę sam po gościach. Dużo osób pyta się, skąd wy to macie, my tu jedliśmy, czemu teraz tego nie podam w innych restauracjach. Dużo osób z zagranicy, którzy nie mieszkają tutaj, przyjeżdżają i mówią, o ja, ale fajnie, że robicie te rzeczy. Nie podajemy homarów, krewetek, podajemy naszą kuchnię tutaj polską. Jest to wino z Palatynatu, czyli jesteśmy w Niemczech. Eiswein, czyli wino lodowe, a nie jest tak łatwo, bo jest to, można powiedzieć, taka eiswainowa gra w pokera winiarzy, ponieważ nie zawsze im wyjdzie. Minus 7 stopni Celsjusza to warunki, które muszą zostać spełnione oraz winogrona muszą zamarznąć na krzaku. Zriesling w tej odsłonie będzie bardzo czysty, będzie słodszy, ale cała idea Eiswaina polega na tym, żeby jednak wino pokazało swój charakter, charakter szczepu. W związku z tym, że no, winogrona zamarzają, część wody w nich tutaj zamarza, a resztę się wyciska, jest to bardziej skoncentrowany sok. Jest to esencja tego szczepu w tym przypadku, także pomimo tej podwyższonej słodyczy, mimo wszystko jednak kwasowość jest bardzo odświeżająca, jest bardzo rzeźko i o to właśnie mi tutaj chodziło. Czas wspomnienie dzieciństwa naszych kucharzy i wielu z nas, ponieważ tutaj połączyliśmy kilka deserów. Tym wspomnieniem dzieciństwa jest ryż na mleku, słodki ryż na mleku. Niektórzy go znają zapieczonego z jabłkami, niektórzy podają ryż na mleku z jagodami, borówkami, zależy z której części Polski jesteśmy. My poszliśmy w 100% wiśnie. Mamy tutaj słodki ryż na mleku połączony z wiśniami marynowanymi w sherry i wiśniówce. Jest przyjemne wiście alkoholowe, które też możemy kojarzyć z różnego rodzaju czekolady,
ziarenek. Do tego sorbet liściowy, który to przyjemnie zbalansuje tą słodycz i orzeźwi. I piana zabawiona o takim waniliowo-pomarańczowym posmaku, która może przypominać niektórym nam znanym budynie. Na górze właśnie gryczany wafel, dodatkowo zasypany pudrem. Bardzo smaczne. Ja nie jestem jakimś fanem wiśni. I widziałbym tutaj inne letnie owoce, jakieś jagody na przykład. Maliny, mogłoby to dobrze wypaść, ale postawili tutaj na wiśnie, dość kwaśne i to świetnie ze sobą pasuje. Do tego to słodkie wino, o którym opowiadał Michał, jest fantastycznie dopasowane. Wzięliśmy po łyku, zanim spróbowaliśmy deseru, stwierdziliśmy, o kurczę, dość słodkie, a jednak jak się je ten deser, to jest ten balans naprawdę świetnie zachowany, a przy tym jest to wino dość rzeźkie, lekko kwaskowe. Deser naprawdę znakomity. I co najciekawsze, to jeszcze nie koniec. Całym motywem kuchni tutaj w Bottiglieri jest właśnie ten powrót do smaków dzieciństwa. I tutaj deser jest idealnym tego przykładem. Nie tylko jeżeli chodzi o smak, ale też jeżeli chodzi w ogóle o formę podania. Bo mamy przede wszystkim takie kolorowe łyżeczki, które w ogóle się kojarzą z dzieciństwem, właśnie z takim trochę jedzeniem, wiecie, dla dzieciaków, dla bobasów, kolorowe. A poza tym mamy takie kryształowe pucharki, które się kojarzą z takimi deserami właśnie z lat 90. w moim przypadku, a w ogóle z takimi deserami u babci, kiedy babci robiły jakieś takie właśnie pucharki lodowe i tak dalej. Mi właśnie te wiśnie bardzo dobrze tutaj posmakowały. Raczej nie widziałam tu malin. Teraz już stwierdzam po tym ostatnim winie do deseru, że pairing win to jest naprawdę super, super pomysł, bo każde wino rewelacyjnie dopełniało każde danie. To są petit fours. Zrobiliśmy naszą własną wersję żelki Haribo. Jak gdyby podajemy ją w selekcji cukierków na sam koniec kolacji. Jak sezon na maliny, to przerabiamy sobie, robimy sok. I tak naprawdę tutaj poza sokiem z malin, to mamy tylko cukier jako stabilizator. Ona jest teraz zamrożona, więc po prostu jest podawana wtedy a la moment z lodówki. Robimy z malin sok, żeby potem zrobić taką malinę. Okay. Chodzi o to, że to wszystko było tak naprawdę smaczne i proste w przekazie, nie? Bo nie ma co zdziwiać. Nasz pojemnik na petit fours. Podajemy w tym selekcję cukierków na koniec kolacji. Każdy pojemnik jest wypełniony czymś innym w nawiązaniu do tego, co będzie się w nim znajdowało, ale to już dowiecie się na samym końcu kolacji, nie mogę zdradzić wszystkiego. I to dzisiaj jest premiera, tak? Tak, tak. No u nas jest dynamicznie. U nas nie jest tak, że my się dogadujemy z 2-3 tygodnie, że słuchajcie, wprowadzimy sobie coś za tydzień, tylko my tak sezonowo. Pojawia się na coś możliwość, tak jak na przykład teraz. Pojawiła się nam opcja na maliny, więc robiliśmy te żelki. Automatycznie powiększając coś, no to trzeba też zmienić sposób podania, tak? Więc u nas jest dynamicznie. Mamy finał kolacji, który jest zamknięty w takiej skrzyneczce. Mi ona się bardzo kojarzy właśnie z moją babcią czy z moją mamą, które w takich cudeńkach trzymały na przykład jakąś biżuterię albo nici, i to możemy tak pięknie sobie otworzyć. Tutaj też wracamy mocno do dzieciństwa. Na pewno jedliście w życiu takie szyszki zrobione z preparowanego ryżu. My zrobiliśmy to ze słonecznika, wsypaliśmy to kakaem. Mocno takie czekoladowe i też mocno słoneczne ten czuć. Jest trochę słodyczy, ale początek jest taki mocno wytrawny. Ciastko z nadzieniem z białego maku, a także żelem morelowym. Ono was świetnie tutaj orzeźwi po tych intensywnych propozycjach. A na górze chałwa. Chałwa w formie anielskich włosów, czyli deser kochany również przez Polaków. Bardzo kwaśny. Masz takie twarz wykręcające. Zada coś owocowego, czyli nasza wersja Haribo. Czas na malinową żelkę, malinę, która nie jest maliną. Jeszcze bardziej wykręcające, pyszne. I na koniec mamy jeszcze naszą krówkę. Domowa krówka. Podaliśmy w jadalnym papierze, czyli co? Nie rozpakowujemy, a jemy w całości. O, jest kawowa. Smaczna, ale spodziewałem się czegoś innego trochę. Najlepsze jest to, że nie zrobiłem go teraz. Tylko ja ten tatuaż zrobiłem sobie 7 lat temu i miałem 3 puste gwiazdki. Po czym zatrudniłem się tutaj. Jak gdyby gwiazdki nie zdobyłem, to poszerzyłem sobie tylko kontur jednej z gwiazdek. Aha. Teraz zdobyliśmy 2 i jak gdyby mam nadzieję, że zatatuję kiedyś trzecią. Kiedyś się z tego ludzie śmiali, a teraz się im podoba. Na to potrzeba dużo czasu. Na razie ochłońmy po tej drugiej, ale oczywiście my w naszej pracy się z niczym nie zahamowaliśmy. Skoro robiliśmy cały czas dodatkowe rzeczy, po to, żeby tak naprawdę mieć lepszy serwis, mieć lepszą atmosferę i pracy, i większego doświadczenia dla naszych gości, i ktoś za to nas po prostu uznał, że zasługujemy na te drugie gwiazdki, to cały czas nie przestajemy i z każdym dniem dokładamy kolejne rzeczy, żeby to przedstawienie, które tutaj serwujemy, było jeszcze lepsze. I jeżeli ktoś uzna, że to już jest poziom 3 gwiazdek, to wie, że na pewno i nam je przyzna. Mi się wydaje, że to kwestia czasu, też czasu, którego potrzebujemy, ale oczywiście go mamy i będziemy się z rokiem na rok rozwijać. Jeżeli chodzi o nasze plany, to jest atak zdecydowanie. Nie będziemy bronić 2 gwiazdek, chcemy atakować na więcej, ale jesteśmy realistami. Stąpamy po ziemi jednak dosyć mocno i wiemy, że to się nie wydarzy już.
tam jest proces i nie wiem, w perspektywie powiedzmy tam 5 do 10 lat wydaje mi się, że jest to jak najbardziej realne. Tyle to trwa, zazwyczaj widzimy na świecie, po jakim czasie dostaje te 3 gwiazdki, no trwa to. Możemy zobaczyć po nomie, ile czekała na 3 gwiazdki. Taką mamy ideę, że trzeba atakować na więcej, jeżeli chcesz to utrzymać. Oni muszą też widzieć, że ty idziesz do przodu, że ty się rozwijasz, że utrzymujesz jakość, ale że chcesz więcej. Nie myślę o trzeciej, bo to jest na tą chwilę jakiś tam temat bardzo odległy, aczkolwiek gdzieś tam zawsze zostaje ta myśl, no, na pewno musimy swoje odrobić. Czas na podsumowanie i postaram się to zrobić jak najszybciej, bo ten film wyszedł już nam naprawdę bardzo długi. Minęło już trochę czasu od naszej wizyty w restauracji i ze wszystkich dań najbardziej zapamiętaliśmy pierogi, obie ryby, no i tę dziczyznę. Na koniec wytrawnej części. Progres względem pierwszej gwiazdki widać nie tylko na talerzu, ale też pod kątem obsługi. Staraliśmy się uchwycić to, w jaki sposób w Bottiglierii opowiada się o jedzeniu, w jaki sposób przebiega ten kontakt z gośćmi, jak w Bottiglierii opowiada się o winach, ale oczywiście to, co widzieliście w filmie, to tylko namiastka i na pewno nie oddaje ona całości doświadczenia. Peregrin okazał się strzałem w dziesiątkę i pewnie będziemy się na niego decydować przy kolejnych podobnych okazjach. W skrócie było naprawdę wyśmienicie, lepiej niż przed 3 laty, i już nie mogę się doczekać, kiedy znów wrócimy do Bottiglierii. Z jednej strony chciałbym, żeby to było jeszcze przed 3 gwiazdką, a z drugiej strony życzę restauracji, Przemkowi, Klimie i całej załodze, żeby ta 3 gwiazdka wydarzyła się jak najszybciej. No i na koniec, ile to wszystko kosztuje? Menu degustacyjne, pełne doświadczenie to wydatek rzędu 590 zł od osoby. Wybrana przez nas selekcja win 390 zł od osoby, dodatkowo płatne były też ostrygi 26 zł za sztukę oraz woda 22 zł. Serwis jest automatycznie doliczany i wynosi on 12,5% rachunku. Łącznie wyszło więc 2288 zł i 25 groszy za cały posiłek. Dużo pieniędzy? No na pewno, ale czy było warto? Moim zdaniem zdecydowanie tak. To było fantastyczne przeżycie kulinarne, a także niezapomniane doświadczenie, które pewnie wspominać będziemy jeszcze przez wiele, wiele lat. Na koniec chciałbym mocno podziękować ekipie Bottiglierii za wypowiedzi w tym materiale. Bez nich ten film nie byłby taki sam. A ja już się żegnam, zostawcie łapkę w górę, jeśli film wam się podobał i zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie oglądać więcej tego typu filmów. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.